Beata Olszewska, witam Państwa. Moimi gośćmi dzisiaj w studiu jest pani Monika Mazur-Rafał, prezes Fundacji Humanity in Action. Witam serdecznie. Witam. I Państwa. Pani Magdalena Szarota ze Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest rokrocznie obchodzony dzień, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Obchodzimy go 10 grudnia. Proszę powiedzieć, jaka jest geneza i znaczenie tego święta dzisiaj we współczesnym świecie? 10 grudnia 1948 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Deklarację Praw Człowieka. Jest to dokument, który ma fundamentalne znaczenie w zasadzie dla rozwoju systemu praw człowieka z dwóch względów. Po pierwsze, po raz pierwszy stwierdzono, że wszyscy ludzie bez względu na kolor skóry, religię, przynależność rasową i wszelkie inne powody, że wszyscy są równi i wszyscy są wolni w swojej godności i w swoich prawach. Do tej pory to tylko grupy uprzywilejowane, na przykład biali, bądź na przykład biali mieli pewne prawa, a cały szereg ludzi, cały szereg grup społecznych były wyłączone, na przykład kobiety, na przykład dzieci. Więc była to podstawowe stwierdzenie, wyraz woli politycznej, nowej filozofii w myśleniu o prawach człowieka i o ludziach. Ale tak jak powiedziałam, to była tylko wola polityczna i dokument, który nie był prawnie wiążący. Natomiast od tego momentu, i to jest drugi powód, dlaczego jest to tak ważny dokument, od tego momentu zaczął się proces kodyfikacji prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka. I od tego momentu zaczęły stopniowo powstawać dokumenty, na które można się powoływać w sądzie, można dochodzić swoich praw w sytuacji, kiedy te prawa są naruszone. Warto we współczesności też obchodzić taki dzień, właśnie przypominać o tych prawach człowieka? Myślę, że wiedzy o prawach człowieka nigdy nie jest za wiele, ponieważ po to, żeby obywatele mogli dochodzić swoich praw, po to, żebyśmy mieli poczucie, że prawa wszystkich członków społeczeństwa są przestrzegane, po pierwsze ludzie muszą wiedzieć, muszą znać swoje prawa i muszą wiedzieć, jak tych praw dochodzić. Właśnie dlaczego w kontekście Dnia Praw Człowieka warto mówić o prawach osób niepełnosprawnych? Właśnie dlatego, z tych powodów, o których Monika wspomniała, to znaczy myślenie o osobach niepełnosprawnych powinno odejść od myślenia o osobach niepełnosprawnych jako pacjentach, to znaczy o osobach, które mają wyłącznie potrzeby medyczne. Powinniśmy myśleć o osobach niepełnosprawnych jako o pełnych, o ludziach z całym szeregiem potrzeb, umiejętności, talentów, myśleć o osobach niepełnosprawnych jako o obywatelach, którzy mają pewne prawa, ale również pewne obowiązki. Mhm. Czyli odejście od takiego modelu medycznego do modelu społecznego czy socjalnego wpisuje się idealnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. No właśnie, jak to jest z tym przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych w Polsce? Są one przestrzegane tak, jakby niepełnosprawni tego sobie życzyli? To znaczy, zawsze jest problem między rozdźwiękiem, między tym, co jest w praktyce, a tym, co jest w teorii. I ten rozdźwięk w Polsce jest dosyć duży, dlatego że dyskryminacja osób niepełnosprawnych następuje na co dzień, na różnych poziomach i w różnych sferach. I ta dyskryminacja pogłębia wykluczenie społeczne tych osób i powoduje, że osoby niepełnosprawne często pozostają w czterech ścianach, nie realizują się zawodowo, nie realizują się również prywatnie i przez to pogłębiany jest również stereotyp osoby niepełnosprawnej, która, tak jak mówię, no jest pacjentem, któremu trzeba wyłącznie pomóc. Mhm. Jakie największe są bariery, na jakie napotykają niepełnosprawni w naszym kraju? To znaczy, można powiedzieć, że to są bariery dwojakiego rodzaju. Nawet takie architektoniczne są najtrudniejsze nadal? To znaczy, myślę, że architektoniczne bariery biorą się z barier mentalnych, czyli o tym, o czym wspomniałam, o tym stereotypowym postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Gdyby nasze postrzeganie osoby niepełnosprawnej było inne, bariery architektoniczne czy jakiekolwiek inne byłyby, czy systemowe byłyby prostsze do usunięcia. I na etapie jakby tworzenia na przykład jakichś nowych budynków czy infrastruktury, gdybyśmy pamiętali o tym, że to powinno być dostępne dla wszystkich, no to wtedy nie mielibyśmy problemów już jak powiedzmy konkretny budynek stanie i dana osoba nie ma jak się do niego dostać. No, to może być teatr, to może być bank, to może być szpital również. To pani jako osoba niepełnosprawna może powiedzieć, że coś się zmienia na przestrzeni tych lat? Że myślimy o osobach niepełnosprawnych? Czy nadal jest to ciągle niewystarczające? Państwa prawa nadal nie są respektowane do końca.
To znaczy, można powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach. Jeśli chodzi o prawa osób niepełnosprawnych. Dużo się zmieniło przecież na lepsze. Dużo się zmieniło i przede wszystkim podnosi się świadomość osób niepełnosprawnych, jak również ich rodzin, przyjaciół, osób, które nie są bezpośrednio zaangażowane w kwestie niepełnosprawności. I można powiedzieć, że społeczność międzynarodowa dokonała w ostatnich latach pewnej takiej autodiagnozy, której wynikiem jest powstanie konwencji o osobach niepełnosprawnych, ONZ-owskiej konwencji o osobach niepełnosprawnych, która jest napisana właśnie w duchu takim prawoczłowieczonym, obywatelskim jak najbardziej. Tak. Państwo jako fundacja w jaki sposób chcecie tę konwencję ONZ-owską przenieść na polskie realia? Po pierwsze, nawiązaliśmy współpracę między Fundacją Humanity in Action Polska ze Stowarzyszeniem Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl po to, żeby razem, łącząc niejako środowiska osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, żeby razem wspólnie działać na rzecz propagowania tego modelu obywatelskiego. W praktyce rozpoczynamy dzisiaj właśnie nowy projekt pod tytułem Uprzeć Uprzedzenia. Chcemy rozpocząć taką inicjatywę edukacyjną dla studentów pełnosprawnych i niepełnosprawnych po to, żeby razem mogli się uczyć, ale też współpracować i wyprodukować coś ciekawego. Konkretnie chcemy, żeby pracowali nad takim artystycznym magazynem w atrakcyjny sposób, ciekawy, pokazujący sytuację osób niepełnosprawnych i ucząc się przy tym wielu ciekawych umiejętności. Przy okazji też chcemy, żeby nasza grupa spróbowała oddziaływać na szerszą opinię publiczną. Chcemy z pewnymi działaniami wyjść poza tą grupę, na przykład zorganizować wspólne uroczystości. To tylko takie organizacje pozarządowe mają też takie... Co robią takie organizacje pozarządowe więcej niż te takie z przydziału? Dlaczego? Co zawdzięczamy takim organizacjom pozarządowym? Organizacje mogą dotrzeć do mniejszych grup? Są skuteczniejsze? Organizacje ogólnie mają trzy ważne funkcje. Po pierwsze, uczestniczą w procesie tworzenia prawa. Monitorują, czy rozwiązania rzeczywiście są adekwatne dla danego środowiska, czy dla danej grupy, czy rzeczywiście pomagają w rozwiązaniu problemów. Po drugie, monitorują, czy rzeczywiście dane przepisy prawne są stosowane. I po trzecie działają na rzecz promocji praw człowieka i edukacji. I właśnie nasza organizacja przede wszystkim działa w tej trzeciej funkcji. A myślę, że te wszystkie trzy funkcje są niezwykle ważne po to, żeby system ochrony praw człowieka mógł skutecznie działać w danym państwie. Mhm. To w takim razie życzymy wszystkiego dobrego w kolejnych działaniach. Mam nadzieję, że właśnie Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka będzie takim dobrym zaczynkiem czegoś nowego, prawda? Nowych projektów. Mamy nadzieję, że niepełnosprawni będą mieli coraz lepiej w naszym kraju. I jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że moim gościem była pani Monika Mazur-Rafał, prezes Fundacji Humanity in Action i pani Magdalena Szarota ze Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl. Dziękuję.